Czy masz świadomość? Wprowadziłbym bardziej bezwzględne metody walki z nielegalną migracją. Mówiąc krótko, kazałbym strzelać do tych łodzi. Profesor Antoni Dudek. Zamiast 2 milionów uchodźców będziemy mieli dziesiątki milionów zdesperowanych ludzi, którzy zostawią za sobą wyschnięte źródła, jałowe pola i ruszą do Europy. Będziemy strzelać? Marcin Popkiewicz. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? Pytanie w referendum 2023. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Monika Gabriela Bartoszewicz, profesor, autorka doktoratu w zakresie przeciwdziałania radykalizacji i działalności terrorystycznej konwertytów na islam. Wykłada na uczelniach Wielkiej Brytanii, Włoszech i Polsce. Obecnie pracuje na Arktycznym Uniwersytecie Norwegii w Tromsø. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Pani profesor, czy będziemy strzelać do uchodźców, gdy u granic Europy staną nie tysiące, nie miliony, a setki milionów, a może miliard ludzi uciekających przed głodem, temperaturą i przemocą? Wie pan, że to pytanie pojawia się teraz, ale sentyment i wypowiedzi sugerujące rozwiązania drastyczne nie są nowością, bo dokładnie takie wypowiedzi, ja pamiętam, padały ze strony ust polityków duńskich lub holenderskich. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale już w 2015 roku. Co oznacza, że świadomość w Europie dotycząca tego, że rozwiązania takie, jakimi operowaliśmy do tej pory, to znaczy głównie półśrodki polityczne oraz rozwiązania ekonomiczne, to znaczy przekonanie, że na wszystko można rozwiązać za pomocą pieniądza. Ta świadomość, że to nie wystarcza, ona jest w ludziach i przebija się coraz bardziej na powierzchnię. I pytanie wydaje mi się już bulwersujące, wydałoby się, powinno być postawione inaczej, nie czy tylko kiedy. Zresztą odbyłam ostatnio taką wymianę zdań o tym, kiedy będziemy strzelać. I wydaje mi się, że nastąpi to raczej wcześniej niż później, zgodnie z takim hemingwayowskim stopniowo, a potem nagle. Te procesy polityczne zachodzą właśnie tak, stopniowo, bardzo długo nic się nie dzieje, a potem nagle okazuje się, że trzeba działać. I to jest dramat, dlatego że w debacie publicznej nie pojawiają się rzeczy, które można zrobić, które wydają się dramatyczne, ale nie są aż tak dramatyczne jak strzelanie do ludzi. Na przykład kwestia blokady morskiej, czy kwestia zaciśnienia systemu deportacji, odstawiania imigrantów do brzegów, z których wyruszyli. To jest coś, co jest konieczne, tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że ten ostatni dramatyczny wzrost liczby imigrantów jest częściowo szantażem. Tunezja bardzo pilnie odrobiła lekcję, przyglądając się, co też udało się dokonać Turcji w 2015 roku, i podbija stawkę w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie podtrzymywania migracji. Zresztą bardzo, bardzo sprawnie rozgrywa tę grę, muszę przyznać. A co opinia publiczna mówiła, kiedy w 2015 roku właśnie w Danii czy w Holandii, tak jak pani wspomniała, pojawiały się te głosy, żeby strzelać do tych ludzi? No wie pan, no to co można powiedzieć? No, przecież wiadomo od razu, że po lewej stronie będą odgłosy oburzenia, bo przecież żaden człowiek nie jest nielegalny, a po prawej stronie będą odgłosy hipokrytycznego oburzenia, bo przecież zarówno lewica, jak i prawica, i to jest dramat, w którym znajdują się nasze społeczeństwa, nie ma do zaoferowania dobrych rozwiązań. I ja jakby chciałam to podkreślić bardzo wyraźnie, że jestem
jestem sceptycznie nastawiona co do proponowanych rozwiązań zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I ten rok 2023, który jest pierwszym pełnym rokiem urzędowania premier Giorgi Meloni, to jest też taki rok zupełnej klapy pewnych obietnic, z którymi prawica ruszała do wyborów. Bo jeżeli popatrzymy na... Ja ostatnie statystyki sprawdzałam na stan 14 września, one już są na pewno jakby nieaktualne, biorąc pod uwagę ten ogromny napływ ludzi do Lampedusy, ale 14 września w tym roku do Włoch przybyło 120 prawie 6 tysięcy migrantów. I to jest wzrost ze 105 w zeszłym roku, z 67 w roku 2021 i z 34 w roku 2020. Pan widzi od razu, jaki to jest ogromny wzrost. Przecież Giorgia Meloni, kiedy wygrała te wybory, kiedy jej ugrupowanie, jej strona wygrała wybory, to w Europie wszystkie nagłówki biły na alarm, że to faszyzm przecież się odradza. I to, co teraz mamy, co się dzieje przed naszymi oczami, to jest wyraźny dowód na to, że wszystkie projekty prawicy są klapą w tej kwestii, która bardzo często po prawej stronie jest jednym z głównych takich elementów widniejących w kampanii. A może pani naszym słuchaczom powiedzieć, jakie są najważniejsze te propozycje czy rozwiązania lewicy, jakie prawicy? Wie pan co, tak w największym skrócie, jakbyśmy mieli podsumować, to tak naprawdę lewica ma jedno rozwiązanie. To znaczy, jak się posłucha NGO-sów, aktywistów promigracyjnych, że na pewno na polskim podwórku to takich środowisk jak Grupa Granica, jest bardzo proste. I to sprowadza się do wszystkiego. Ułatwić legalne możliwości migracji, żeby ludzie nie musieli się uciekać do tych straszliwych, upokarzających środków, którymi teraz obecnie się posługują, a też rozwiąże to problem przemytu, czy tam jakby całego biznesu, który narósł wokół migracji, którą, proszę zauważyć, w Europie już nie nazywa się migracją nielegalną, tylko nieregularną. Bardzo często w mediach zachodnich, szczególnie angielskojęzycznych, mówi się o irregular, a nie illegal migrants. To są nieregularni jacyś, nie wiadomo, kto jest regularnym migrantem, ale to są regularni migranci. I wystarczy mieć trzy grosze zdrowego chłopskiego rozumu, żeby rozumieć, że to rozwiązanie do niczego nie doprowadzi i na pewno nie rozwiązuje problemu. Ale prawicowe jakby pomysły też nie mają dużo do zaoferowania, bo jak się tak posłucha prawicy, szczególnie tej centroprawicy, koncesjonowanej prawicy w Europie, to ich główną odpowiedzią jest to, że jeżeli się popatrzy, to nielegalne przekroczenia granic unijnych w tym roku na przykład są o 20 tysięcy większe niż w roku poprzednim, to jest wzrost o 13%. My wiemy, że to jest ogromny biznes. Frontex podaje na swoich stronach, że rozmaite siatki przemytników zarobiły około 330 milionów euro pomiędzy rokiem 2018 a 2020. Widzimy, jaka skala jest tego interesu. To są właśnie nie tysiące, tylko miliony już euro zysków. Natomiast prawicowi politycy uważają, że rozprawianie się z tymi gangami i z tymi siatkami przemytniczymi rozwiąże problem. Co jest naiwne, strasznym myśleniem, bo jakby to mój główny postulat jest taki, że patrząc na to, co można i czego nie można zrobić w sprawie migracji, trzeba patrzeć na wszystkie klapy i porażki, jakie Stany Zjednoczone głównie, ale nie tylko, odniosły w swojej słynnej, a może niesławnej, w zależności od tego, jak na to patrzymy, war on drugs, czyli wojnie z narkotykami. Bo usunięcie zorganizowanych siatek przerzucających ludzi do Europy to jest dokładnie to samo, co usunięcie karteli narkotykowych. Znaczy, to nie eliminuje tego, co leży u podstaw naszego problemu, z którym się mierzymy, czyli popytu na to, żeby dostać się do Europy. On w dalszym ciągu pozostanie.
to za chwilę o tym przejdziemy, ale jeszcze przedtem chciałbym zapytać, czy podać, raczej nakreślić ten kontekst historyczny, że przez wieki Europa eksploatowała Afrykę. Europejczycy, no chociażby ci Holendrzy, o których pani wcześniej wspomniała, bogacili się i bogacą dziś do kosztem mieszkańców Afryki. I czy dziś właśnie nie przyszedł czas na wyrównywanie rachunków, niezależnie jakby to brzmiało? Ja na to pytanie odpowiem wymijająco, a wymijająco w ten sposób, że odesłałabym wszystkich do przeczytania książki, która ostatnio się ukazała. Została napisana przez profesora z Oxfordu, profesora Nigela Bigara, i nazywa się Kolonializm, moralne rozliczenie. Historia stojąca za publikacją tej książki jest bardzo ciekawa i wyjaśnia, dlaczego ja tak bardzo sugeruję, żeby ją czytać. Nigel Bigger, którego mogę nazwać swoim przyjacielem, co sobie bardzo cenię, ponieważ jest to naprawdę jeden z najświetlejszych umysłów, jakie znam. To jest profesor starej daty, taki Europejczyk, których już nie produkują. Miał umowę o opublikowanie tej książki z wydawnictwem Bloomsbury. Wydawnictwo Bloomsbury to jest to samo wydawnictwo, które wydaje taką dosyć znaną serię książek o Harrym Potterze. Natomiast jak się okazało, że Bloomsbury będzie wydawało Kolonializm, moralne rozliczenie, autorka Harry'ego Pottera napisała do wydawnictwa, że jeżeli odważą się opublikować taką książkę, która odważa się zasugerować, że być może kolonializm to nie jest samo zło i to zło najgorsze, to ona wycofuje swoją znoszącą złote jaja kurę z tego wydawnictwa i rezultat był oczywisty, cancel culture. Wydawnictwo odmówiło Nigelowi wydania, on musiał szukać nowego wydawcy. To się udało, ta książka jest bestsellerem i jest bestsellerem dlatego, że podchodzi do kolonializmu bez samobiczowania się. Nie ma wątpliwości co do tego, że w Afryce dochodziło do nadużyć. Belgia chyba tutaj będzie najlepszym przykładem, oczywiście. Nie, może nie Holandia, chociaż Holendrzy też mają swoje za kołnierzem. Natomiast to, co Nigel Bigger pokazuje, to to, ile kolonializm też dał tamtym ludom, tamtym narodom, tamtym społeczeństwom i ile po sobie pozostawił. I drugą rzeczą, którą można jakby się posiłkować, szukając odpowiedzi na to pytanie, jest taki niedawny dokument z 2011 roku, Empire of Dust, który został opublikowany przez Chińczyków. I tam jest taka bardzo ciekawa rozmowa Chińczyka, który pyta się Afrykanów, co byście tutaj zrobili? Europejczycy zostawili wam wszystko, a wy zamiast użyć to i nareszcie rozwijać się bez problemów i bez żadnych barier, zmarnowaliście cały ten potencjał. To jest takie pytanie, które znowu jakby nie jest pozostawione bez odpowiedzi. Zachęcam wszystkich, żeby spojrzeć na tę kolonizację nie tylko w obowiązującym paradygmacie ofiary i bycia pokrzywdzonym przez straszliwy Zachód, ale też jakby z drugiej strony, zadając sobie pytanie, co zrobiono z tym dziedzictwem kolonizacji, które też miało ogromny, pozytywny wpływ i gdzie jest ten potencjał, którego na pewno nie wykorzystano. Zanim przejdę do drugiego, kolejnego pytania, ten dokument, gdzie padło to pytanie ze strony Chińczyka, to rozumiem jakiś film, tak? Tak. To jest Empire of Dust. Ja myślę, że fragmenty na pewno są na YouTube dostępne. Myślę, że można poszukać. Jaki tytuł? Imperium pyłu, tak? Imperium kurzu, Empire of Dust. Dobrze. A jakie są pani zdaniem trzy najważniejsze fakty i mity związane z uchodźcami? I fakty i mity razem, czy tak? To bardzo trudno jest wybrać. Na czym się to skupić? Na faktach czy na mitach? Czy na tym, jak mity są uważane za fakty, czy jak fakty są mityczne? jak pani uważa? Może zacznijmy od takich
Od takich rzeczy, które ustawiają nasze rozmowy, debaty społeczne, publiczne dyskusje na temat migracji. One wszystkie opierają się bardzo często na przekonaniach, które nie są werbalizowane, ale które są gdzieś tam wtłaczane i uznawane za pewnik bez w ogóle poddawania ich dyskusji. I pierwsza taka maksyma, od której wszystkie te nasze problemy się zaczynają, mogłaby się zawrzeć w takim stwierdzeniu, że różnorodność jest dobra, a granice są złe. I to jest taka rzecz, którą zazwyczaj akceptujemy bezrefleksyjnie, a to nie jest prawda, bo w różnorodności nie ma nic wartościowego w samej sobie. I ci, którzy twierdzą, że jakieś różnice w społeczeństwie czynią to społeczeństwo bardziej wartościowym czy lepszym, po prostu okazują czy deklarują subiektywną preferencję dla różnic. A nasze różnice same w sobie nie są cenniejsze niż to, że jesteśmy tacy sami. Znaczy to, że jesteśmy różni, nie ma w sobie samo w sobie żadnego znaczenia większego niż to, że jesteśmy homogeniczni. To, że ktoś woli przebywać w towarzystwie multikulturowym czy w towarzystwie monokulturowym, to jakby jedno nie jest lepsze od drugiego. Nie ma żadnych konotacji moralnych. I projekt przekształcania takiego pomysłu jak różnorodność, to diversity, w wartość, to wynika przede wszystkim z jakiegoś ideologicznego oderwania się od lokalnej wspólnotowości, od lokalnej solidarności i od tożsamości wywodzącej się z małych wspólnot, ale także ze wspólnot narodowych. I od lat 80. patrzymy na tą różnorodność, która służy jako pewne medium promocji kulturowej polityki tożsamości i wielokulturowości. A promowanie różnorodności tak naprawdę społecznie sprzyja wzrostowi polaryzacji społecznej. Nie jest dla społeczeństwa dobre. Polityka różnorodności sprzyja utrwaleniu się różnych tożsamości i w miarę jak różne grupy starają się zająć pozycję w takim konkurencyjnym wyścigu politycznym. I paradoksalnie to oznacza, że w homogenicznym społeczeństwie żyje się łatwiej i przyjemniej. To jest jedna rzecz. Ale to oczywiście te rozmowy na temat różnorodności są powiązane z dominującą narracją antygraniczną. I ci wszyscy ludzie, którzy sprzeciwiają się granicom i są medykami bez granic albo właśnie grupą granicą, oni patrzą z pogardą na ludzi, którzy poważnie traktują granice i uważają je za istotne dla bezpieczeństwa siebie, własnej wspólnoty i własnego kraju. Ale według tej narracji granice to zło, to poparcie społeczne dla bezpieczeństwa granic, dla suwerenności narodowej jest nie tylko błędne, ale jest w ogóle czymś, co jakby jest źródłem konfliktów. I to jest bardzo ciekawe dla mnie jako też naukowca, dlatego że nie mogę jakby pominąć faktu, że niechęć do granic fizycznych to jakby nie ogranicza się jedynie właśnie do tych fizycznych barier oddzielających narody, bo bardzo często przekłada się też na taki niepokój wobec symbolicznych granic. Jakiś na przykład, proszę pomyśleć sobie o symbolicznej granicy oddzielającej dorosłość od dzieciństwa, albo granicy pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co publiczne. Albo na przykład granice oddzielające mężczyznę od kobiety. To też są granice, które są rozmywane. Więc to jest bardzo ciekawe dla mnie takie właśnie dwa kluczowe punkty, które kierunkują nasze debaty o migracji, a które bardzo rzadko są dyskutowane same w sobie. A trzeci punkt? A to był dopiero pierwszy, ale powiem jeszcze jakby może ten drugi, bo on też jest bardziej taki rozbudowany, ja już o tym wspominałam, że problem z migracją da się rozwiązać. Ja od razu mówię, że nie. Nie da się. Nie da się rozwiązać problemu z migracją, tak jak nie dało się wygrać wojny z terrorem, tak samo jak się nie dało wygrać wojny z narkotykami. Bo dokładnie tak samo jak w tym ostatnim przypadku, podstawową kwestią jest to, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na to, czemu my byśmy chcieli zapobiec. Czyli mówimy o imigracji do krajów Europy Zachodniej. I jeżeli ten przedmiot, ten towar, czyli dostanie się do Europy jest tak bardzo pożądany, to znaczy, że zawsze będzie rynek na tych, którzy po pierwsze będą chcieli tego dostać, a po drugie na tych, którzy będą chcieli to
dostarczyć. I to jest prosty fakt. A drugi fakt jest taki, że Afryka i Bliski Wschód są znacznie biedniejsze niż Europa, a ich populacje rosną znacznie szybciej. To są dwa osobne fakty. Znaczy ekonomia jedno, a demografia drugie. I według mnie demografia jest o wiele ważniejsza, bo musimy pamiętać, że populacja Afryki jest o około 80% większa niż Europa. I to oznacza, że mamy dziesiątki milionów młodych ludzi w Afryce, na Bliskim Wschodzie też poniekąd, które mają wokół siebie ubóstwo, bezrobocie, niestabilność, wszystkie te rzeczy, od których chcą uciec. I w przeciwieństwie do pokolenia swoich rodziców, większość z nich ma dostęp do internetu, ma tanie smartfony i widzą, że Europa jest na kilka kliknięć od nich. To nie jest tajemnica, dlaczego właśnie teraz tak bardzo te ruchy migracyjne nabierają tempa. Dopóki nasi politycy tego nie zrozumieją, nie ma nadziei na rozwiązanie kryzysu. A to jest coś, czego, jak już mówiliśmy wcześniej, ja nie widzę ani po lewej, ani po prawej stronie. A trzeci mit, fakt? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Że wszyscy migranci są tacy sami, bo my mówimy właśnie migranci. To nie jest prawda. Są migranci i migranci. Są tacy, których powinniśmy mówić tak chcemy, a są tacy, co do których powinniśmy mówić nie, absolutnie, w żadnym wypadku. Będą ciężarem politycznym, kulturowym, społecznym, ekonomicznym. Będą rozsadzać nam społeczeństwo od środka. Oczywiście nikt tego nie powie, bo prowadzenie debaty na poziomie konkretów, a nie ideologicznych frazesów uwarunkowanych przez te dwie rzeczy, o których mówiłam na początku, różnorodność jest dobra, granice są złe, jest niemożliwe, bo natychmiast się spotykają z oskarżeniami o rasizm i wszystkie inne rzeczy. I oczywiście argument od Hitlerum będzie ostatnim argumentem, który się pojawi, i on się zawsze pojawia. No dobrze, to idźmy dalej. Wkrótce będziemy mieć referendum w Polsce. Jedno z pytań przeczytałem, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów i tak dalej. Na wstępie naszej rozmowy przeczytałem. Jak pani udzieliła, jakiej odpowiedzi Ani by udzieliła w przypadku tego pytania i dlaczego akurat właśnie takiej odpowiedzi? Znaczy, ja przepraszam bardzo, ale te pytania są głupie, całe to referendum jest głupie. To jest pytanie mniej więcej takie, czy zgadzasz się z tym, czy w zimie jest zimno. No, to jest moim zdaniem pytanie, które uwłacza godności rozumowi człowieka. Przepraszam, ale nie dyskutujmy o tym, bo no, naprawdę jest, nie ma o czym. Rozumiem, czyli, bo też miałem kolejne pytanie z kolejnym pytaniem referendalnym związane, tak. Czy popierasz likwidację bariery na granicy RP z Republiką Białorusi, ale rozumiem, że pani ma również takie podejście tak. W tym przypadku. Tak, znaczy państwo, które poważnie podchodzi do swojej suwerenności, do swojej integralności terytorialnej, w ogóle nie rozważa tego typu pytań, bo jest jasne, że żeby podtrzymywać swoją państwowość, musi działać w jeden sposób, a tym sposobem jest obrona integralności granic. No dobrze, to pójdźmy dalej. Co robić dziś, żeby nie musieć strzelać jutro? No, przynajmniej o dwóch rzeczach wspomniałam już, tak? Na pewno blokada morska, na pewno odstawianie migrantów do brzegu. Możemy się częściowo uczyć z mniejszych przykładów może w Europie. Takim bardzo ciekawym kazusem jest, myślę, Austria. Austrii udało się zmniejszyć liczbę aplikacji azylowych w tym roku i to sporo, bo to było prawie 30% w stosunku do poprzedniego roku. I jak się popatrzy, jakie są składniki tego sukcesu, to szybkie, częste, bardzo skuteczne deportacje zniechęcają azylantów, ale także wsparcie udzielone krajom sąsiednim, takim na przykład jak Serbia, czy Węgry, czy Północna Macedonia. I to dwie podstawowe rzeczy, które należy jakby wziąć jako priorytet, tak? Czyli
poważne podejście do własnych granic, to co podkreślam, to jest naprawdę się wszystko od tego zaczyna. Granice są ważne, w ogóle borders matter. A drugie to jakby też rozwiązywanie czy przenoszenie ciężaru działalności na poza swoje granice. Bo to nie ma co wycierać tego mleka, które już się rozlewa, tylko trzeba działać tak, żeby to mleko się właśnie nie przelewało przez granice. Co konkretnie można robić w takim razie? A czy jeżeli chodzi o to, z czym mamy do czynienia, ja jakby podkreślam cały czas, to nie jest problem, który możemy rozwiązać w tym sensie, że my nigdy nie będziemy w stanie sprawić tego, że ci ludzie będą jakby chcieli przestać przyjeżdżać do Europy, bo tu jest lepiej. Więc jedyne, co można zrobić, to podjąć na poziomie państw narodowych solidne działania broniące granic, tak? I wysyłające jasny komunikat, że to nie jest tak, że jak już przekroczy się tę magiczną linię, no to już, bo nikt cię nie deportuje, nic, żadne konsekwencje cię nie spotkają i generalnie strefa Schengen jest twoja. A jeżeli chodzi o działania na poziomie ponadnarodowym, bo my wiemy, że prezydent von der Leyen ogłosiła tam 10-punktowy plan dla Lampedusy, wspaniale, taki, który ma się tym zająć, to tak naprawdę poza frazesami, tymi właśnie takimi budującymi serca zapewnieniami, znaczy należy się zastanowić, co Europa powinna przestać robić w tej kwestii, żeby uniemożliwiać rozwój kontynentu afrykańskiego. Znaczy, my z jednej strony mówimy, żeby pomagać Afryce. My nie musimy Afryce pomagać. Wystarczy, że będziemy przestać im przeszkadzać, bo my z jednej strony, jako Europa, ładujemy miliony euro w pomoc humanitarną, czyli tam wysyłamy te ryby, albo wysyłamy aktywistów, którzy uczą, jak tam wędki sobie konstruować, ale z drugiej strony nasze bariery celne, nasza polityka gospodarcza wobec Afryki od lat, i to już przed 2015 roku, rokiem się jakby było wiadomo, jest nakierowana na to, żeby uniemożliwić Afryce rozwój. I tu odsyłam wszystkich zainteresowanych do podcastu, który Tomasz Wróblewski zrobił lata temu, jeszcze na okoliczność kryzysu w 2015 roku w Warsaw Enterprise Institute. I on tam pokazywał bardzo konkretne dyrektywy, które uniemożliwiając jakby budowanie przemysłu i przedsiębiorczości w Afryce, co polega na tym, że Afrykańczycy mogą nam sprzedawać bardzo tanie, nieobrobione materiały, które my sobie potem tutaj przerabiamy, nie wiem, kakao przerabiamy na czekoladę, kawę na kawę. A oni nie mają szans wzbogacić się na tym, co jest podstawą bogactwa, a w co Afryka oczywiście obfituje, czyli swoje zasoby naturalne. No właśnie, tu mi się przypomina historia Kena Sarowiwy, nigeryjskiego działacza społecznego, który walczył z korporacją Shell i który został przez juntę wojskową wspieraną przez korporację Shell, zamordowany, powieszony w 1995 roku. Można by przykładów tego, w jaki sposób eksploatujemy Afrykę, czy nie dajemy jej się rozwijać, mnożyć. Można by mnożyć te przykłady. Ostatnimi czasy przyglądałem się bardziej sytuacji, kiedy po prostu eksportujemy z Europy wszystkie toksyczne odpady, w ogóle odpady, których nie chcemy składować tutaj, ale chcemy tam. Co by się tutaj musiało stać, żebyśmy faktycznie u źródeł zaczynali tą zmianę, a nie robili pod publiczkę akcję propagandową? Znaczy, no, ja nie widzę tej możliwości, bo to wymagałoby ogromnej woli politycznej, dlatego że naprawdę trzeba by było przestać jakby stosować te hipokryzje dobroludzizmu i zamiast skupiać się na programach pomocy humanitarnej, po prostu przeformułować politykę gospodarczą w taki sposób, żeby przestać utrudniać Afryce jej rozwój. I to wszystko, tak mało i tak dużo jednocześnie. Nie widzę tego, dlatego że oczywiście odbyłoby się to kosztem przemysłu europejskiego,
na razie nie sądzę, żeby nasze społeczeństwo były gotowe na tego typu. A takie głosy, o których pani takie głosy w debacie publicznej w Europie, w Polsce pani dostrzega? Nie dostrzegam i nie spodziewam się ich w najbliższych latach, szczerze mówiąc, ale powiedziano mi, że jestem wybitnie pesymistyczna, więc być może się mylę. Ja bardzo się ucieszę, jeżeli okaże się, że... No dobrze, a to poznęcajmy się trochę jeszcze nad lewicą. Dlaczego lewica o tym nie mówi? Dlatego, że lewica zatrzymuje się na tych dwóch pierwszych paradygmatach, o których mówiłam. Różnorodność jest dobra, granice są złe i dla nich jakby migracja sama w sobie nie jest problemem kompletnie, więc dlaczego mieliby o tym mówić? To się nie wpisuje w ich światopogląd, ani w ich wizję politycznego porządku, ani społecznego. A prawica dlaczego tego nie mówi? Dlatego, że prawica jakby boi się jednej rzeczy, jest nią porównanie do Hitlera i robi wszystko, żeby tego unikać. Jakby nie widzę możliwości radykalnego przeformułowania fundamentów, na których opiera się nasza dyskusja na temat migracji. Ona trochę drgnęła po roku 2015, szczególnie po tym, kiedy się okazało, że faktycznie jest tam pewne powiązanie pomiędzy zagrożeniem na tle ataków terrorystycznych a masową migracją. Ale przecież jeżeli chodzi o społeczne skutki migracji, to one idą dużo dalej. Ja nie widzę odważnych polityków na tyle, którzy by mogli powiedzieć, faktycznie problem nie jest w siatkach przemytników, problem nie jest zewnętrzny. Problemem są migranci i tym, jak nasze społeczeństwa nie są sobie w stanie już poradzić z migrantami, a migracja to nie jest program polityczny na 5 lat, ani na 10 lat. Migracja to jest program polityczny na pokolenia. I to te ostatnie zamieszki we Francji, to co się dzieje w Malmö, w Göteborgu, to jest najlepszy przykład, bo przecież nie mówimy o migrantach, którzy tam przekroczyli tę linię w zeszłym roku. Mówimy o trzecim pokoleniu, tak, ludzi już tu urodzonych, którzy w dalszym ciągu są w jakimś sensie migrantami. Powiedzieć o tym wprost, pewne elementy się pojawiają, ale bardzo, bardzo są to takie wybiórcze, selektywne elementy właśnie. Terroryzm, jakieś zorganizowana przestępczość, może to. A przecież wpływ migracji na demokrację na przykład, czyli czy takie rzeczy, że trwałość kultury czyni ją bardzo solidnym środkiem koordynacji społecznej i spójności społecznej i że monokulturowość jest po prostu dobra dla demokracji, bo migracja zwiększa koszty transakcji społecznych. Zwiększone koszty transakcji społecznych oznaczają zwiększone koszty demokracji, która polega na negocjacjach pomiędzy różnymi grupami. A jeżeli demokracja wiąże się z ogromnymi kosztami społecznymi, to jest mniej atrakcyjna. I to sprawia, znaczy właśnie i to powoduje te skutki migracyjne dla tego systemu, jakim jest demokracja, szczególnie demokracja liberalna, czyli bardzo specyficzny wariant, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, czyli skutki migracji do tego, czym jest państwo w tym swoim klasycznym weberowskim rozumieniu pewnego monopolu na przemoc, to jest rzecz, o której się w ogóle nie mówi. Ja powtarzam to pytanie każdemu. Czy chętnie bym tak, w referendum chętnie bym to pytanie zadała. Czy uważasz, że Lampedusa to jeszcze jest włoskie terytorium? Bo ja uważam, że nie, bo tam Włochy nie mają żadnej władzy suwerennej, nie widać tego. Tam rządzą, tam jest po prostu stan natury jak z Hobbesa. Ja nigdy nie myślałam, czytając Lewiatana na studiach, że kiedyś zobaczę stan natury, a teraz patrząc na filmiki z Lampeduzy, mam to przed oczami. A jeszcze na chwilę wrócę do tego fiaska polityki amerykańskiej w temacie narkotyków. Jakby pani tutaj kilka zdań jeszcze powiedziała, które pokażą naszym słuchaczom, że mierzymy się z podobnymi wyzwaniami i co z tego wynika? Wie pan co, to trochę tak po prostu jest...
To jest trochę tak, jak wtedy. Wtedy skupiono się na walce z kartelami i winą za wszystko obdarzano tych bonzów narkotykowych. Wtedy, czyli kiedy? W czasie wojny z narkotykami. Mhm. A teraz mamy tak, że za wszystko obwija się przemytników i jakby uważamy, że jak się z tym uporamy, czy tam ze środkami, które pozwalają tym ludziom na przebywanie tych szlaków, to już wszystko będzie dobrze, a nie będzie. Znaczy jakby nie chcę tutaj reprezentować modnego w Polsce kierunku myślenia politycznego, czyli imposybilizmu, ale wskazać tylko na to, że kolektywny Zachód szczególnie ma tendencję do stawiania sobie utopijnych celów politycznych. I właśnie wojna z narkotykami, czy wojna z terrorem, to są klasyczne cele nie do zrealizowania. I my jakby nie tylko stawiając debatę w tym sensie, że jak tutaj sobie poradzić z migracją, stawiamy cel niemożliwy do zrealizowania, bo jak powiedziałam, czyste różnice ekonomiczne i demograficzne powodują, że to będzie problem, który będzie istniał. Tylko jakby właśnie prowadzi do stosowania półśrodków albo skupiania się na rzeczach, które są trzeciorzędne. Znaczy jakby są ważne, ale to jest ważne z drugiego rzędu. I to tyle. No. To migranci nie wyruszają w niebezpieczne podróże na niebezpiecznych pontonach, dlatego że zostali oszukani przez przebiegłych przemytników ludzi. Robią to, ponieważ miejsca, w których żyją, są biedne, są skorumpowane, czasem jest tam przemoc, a chcą żyć gdzie jest lepiej. I tyle. Dopóki politycy tego nie zrozumieją, nie poradzimy sobie z tym. Właśnie wspomniała Pani wcześniej o tych smartfonach, w których widzą Afrykańczycy na przykład ten świat, który jest, jak to Pani wyraziła, na kliknięcie, trzy kliknięcia zasięgu ręki. Ja pamiętam, zrobił na mnie kiedyś takie wrażenie kilka lat temu, taka grafika, która przedstawiała bombowca, który zrzucał nie bomby, tylko telewizory. Ostatnimi czasy w Tygodniku Spraw Obywatelskich zrobiliśmy podobną grafikę, ale już uwspółczesnioną. Zrzucane przez bombowiec były smartfony. I tak sobie myślę, że no właśnie, że gdybyśmy chcieli poważnie podchodzić do tej sytuacji, to może byśmy nie wciskali tak wszystkich tych smartfonów w całym świecie. Ale to też musielibyśmy, panie redaktorze, wyłączyć swoje smartfony. Bo to akurat taka broń masowego rażenia i ona nie wybiera grup społecznych. Tak, tak. To akurat miód na moje serce. Ostatnio półtora roku temu przeszedłem z powrotem po kilku latach uzależnienia od smartfona, przeszedłem na guzikowy telefon. No ale to już temat na inną rozmowę. Ostatnie pytanie, pani profesor. Jakiego pytania nikt jeszcze pani nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy, a które powinno paść i jaka jest odpowiedź? Jak to się stało, że znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym się znaleźliśmy? My bardzo często pytamy o to, co zrobić, jak tu zareagować. Generalnie patrzymy w przyszłość. Ja nie uczestniczyłam osobiście w żadnej debacie, która by na serio przyjrzała się procesowi, który spowodował, że Europa znajduje się w miejscu, w którym nie ma dla niej dobrego scenariusza. Bo jeżeli mamy się czegoś uczyć, to tylko z historii przecież wiadomo. No ale jakby pani odpowiedziała na to pytanie? Jak znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy? No nie, no to jest oczywiście spotkanie na osobny podcast, panie redaktorze, ja tutaj się nie dam podejść. To nie można na to odpowiedzieć jednym zdaniem, ale zachęciłabym każdego z państwa, żeby się zastanowił, jak to jest, że jesteśmy w roku 2023 i oglądamy takie obrazki jak z Obozu Świętych, żona Rozbajla.
tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Monika Gabriela Bartoszewicz, autorka w Polsce między innymi wyszła książka Festung Europa, wydana przez Ośrodek Myśli Politycznej. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.